Witam Was serdecznie, kochani. Dzisiejsze spotkanie w troszkę innej formie. Dziś będzie przekaz Luz de Maria de Bonilla z Argentyny, najnowsze orędzie Maryi. Łączymy się tutaj, kochani, w jednej chwili, w czasie takim nadświadomym. Nie ma tak naprawdę czasu, więc to, czy ktoś to obejrzy nagranie za parę godzin, za parę dni nawet, to nie ma znaczenia. Wszyscy się łączymy w tej jednej chwili, w jednej chwili wiecznej teraźniejszości. Więc kochani, zapraszam Was do wysłuchania. Ukochane dzieci mego niepokalanego serca, przychodzę z moją miłością, by raz jeszcze wezwać Was do tego, abyście byli wciąż uważni wobec czasu, który przeżywacie. Pragniecie zbawić duszę? Żyjcie wewnątrz naszych świętych serc Jezusa i Maryi. Jakże zamierzacie prowadzić waszych braci, sami będąc duchowo ślepcami? Musicie żyć Ewangelią bez zmian dla wygody według aktualnych modernizmów, czego rezultatami są chwile ciemności, apostazji, grzechu, nade wszystko przeciwko darowi życia. Proszę Was o zaangażowanie się dla każdego z Was, dzieci moje, abyście byli narzędziami miłości i w ten sposób przyciągali Waszych bliźnich do mego Syna i do mnie, Waszej Matki, nie zapominając, że chwała pracy w jakimkolwiek dziele jest dla Boga, nie jest żadnego z Was. Jako matka muszę podkreślić, że trudniejsze czasy są bliżej Was, niż myślicie. Stąd przychodzi moje naleganie, żebyście się nawrócili i w ten sposób otworzyli oczy duchowe, pozwalając, by prowadził Was Duch Święty. Ulegacie zmieszaniu z powodu trudności, jakie stają na Waszej drodze. To, dzieci moje, jest tym, co się dzieje, kiedy człowiek nieprawości, antychryst, wydaje rozkazy na ziemi, pomnażając nieprawość poprzez rozprzestrzenianie grzechu, apostazji i w ten sposób przyciągając chwile krwawe, bolesne, wywołujące lęk, prześladowania, którego doświadczy Kościół mego Syna. Czasy są poważne. Próby przejdą od bycia czymś niewyczuwalnym do bycia czymś bardzo poważnym z jednej chwili na drugą, bez wcześniejszego ostrzeżenia dla Kościoła mego Syna. Musicie żyć w prawdzie, w miłości mego Syna, abyście byli jednością, która jest konieczna w tych czasach, w których musicie stanowić jedno, być tarczami ochronnymi dla innych, dostrzegając mego Syna w bracie. Jeszcze nie rozumiecie, że jeśli nie będziecie żyć w wewnętrznej ciszy, zbłądzicie na inne drogi i będzie Wam trudno wejść w intymną bliskość z moim Synem. W tym momencie trzeba Wam pilnie wejść w intymną bliskość duchową z mym Synem, aby obce wrażenia Wami nie poruszały. Czy pragniecie odnaleźć bliskość z moim Synem i ze mną? Wejdźcie w milczenie, wyciszcie się, módlcie się. Trzeba pilnie, żebyście pozostawali blisko mego Syna, a żebyście zostali umocnieni przed wydarzeniami, jakie przyjdą na całą ludzkość. Nie będzie łatwą pasja ludzkości, nie będą łatwe próby, tym bardziej, jeśli nie macie miłości. Stańcie się zasługujący na pomoc naszego ukochanego anioła pokoju. Ciemność jest nie tylko niemożnością patrzenia z powodu samej ciemności,
lecz jest ciemnością duszy, która nie pozwoli wam rozróżniać między dobrem i złem. Z tego powodu wiele dusz wpadnie w ogień wieczny. Maleństwa. To ostatnia okazja dla szatana, by sprawić, żebyście upadli. Trwajcie w czujności, abyście nie ulegli pokusie. Gdyż nie będą długimi lata, które musicie czekać, aby się wypełniło to, czego niektórzy nie potrafią dostrzec. Módlcie się za całą ludzkość. Módlcie się. Wielki wulkan Etna i Yellowstone stają się aktywne. Módlcie się. Klimat się zmienia. Módlcie się. Nie zapominajcie, że cicha wojna trwa. Błogosławię was moim płaszczem. Błogosławię was moim sercem. Błogosławię was naszymi świętymi sercami, mała Maryja. Jeszcze komentarz Luz de Maria. Bracia, jest pilnie konieczna zmiana wewnętrzna. Niech nadchodzące wydarzenia nie zastaną nas śpiącymi, czekającymi na znaki. Żyjemy w ciągłej zmianie. To, co dla ludzkości było kiedyś złe, to dla tego pokolenia rzeczy normalne. Jednakże jest coś, co się nie zmienia i jest to prawo Boże. Miłość Boża i miłość bratnia, której nauczył nas Chrystus. Wypełniajmy przykazanie miłości. Amen. Kochani, serdecznie dziękuję tutaj za wysłuchanie. Czas oczywiście bardzo nagli. Musimy tutaj się wszyscy razem łączyć. Udostępniajcie dalej te nagrania, te przesłania, wszystkie przekazy. Przekazy oczywiście się kończą już. Coraz ich mniej. A to wszystko po to, aby już wejść na te po prostu zdarzenia, które są nieuchronne. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie. Zapraszam tutaj do komentowania pod nagraniem. Zapraszam do polubień filmu, do subskrypcji nowej osoby i oczywiście też do udostępnień. My usłyszymy się już niebawem. Pozdrawiam was serdecznie.